Niesamowicie się cieszę, że wreszcie nie mieszkam z nudzieżami, których już w sumie nawet imion nie pamiętam i w końcu mogę chodzić półnago po mieszkaniu. Tak, wiem, że chcielibyście zobaczyć więcej, ale ja nie o tym. Nudziarze, wiście mi pieniądze za mieszkanie, z którym mnie zostawiliście, a ja nie będę za was płacić. Dominika, co do rachunków, to ja mam dla ciebie super deal. Oddamy ci za nie, jeżeli ty oddasz Filipowi kasę za jego rozwalony samochód. Pasuje ci? No dokładnie, jeżeli chodzi o twoje wdzięki, to serio, nikt nie jest nimi zainteresowany. Zapewniam cię. To oni na pewno myślą, że będą mi dyktować warunki? Hejka! Kto ci dyktuje warunki? A ty co wchodzisz jak do siebie? Zdecyduj się, albo tu mieszkasz, albo nauczy się używać dzwonka. Może trochę milej, co? Coś się stało? Masz jakiś problem? Tak, mam problem. Mój problem kosztuje mnie 4,5 tysiąca, bo wszyscy lokatorzy się wynieśli i nie zapłacili za czynsz. O kurde, grubo. No i co teraz zrobisz? Bo nie widzę, żeby jakoś tłumy waliły drzwiami i oknami i nawet Marcel się wyprowadził po domu. Akurat Marcel to nie jest moja wina. O cholera, czekaj, muszę odebrać. Dzień dobry. Okej, jasne. Już się zbieram, już do pana jadę. Do zobaczenia. Co, kto to był? Co tak oficjalnie? Jakaś nowa praca? Może tak, może nie. Podaj mi torebkę. O kurczę! Co robisz? Co to? Ty niby taka biedna jesteś, a skąd tyle kasy? Nieważne, nie interesuj się. Dalej. Dobra, wychodzimy. Chodź, idź. Okej, dobrze, idziemy. No. Ej, no, ale powiedz, po co ci była ta kasa? Przecież tam było gdzieś ze dwa koła. 2,5, jak musisz wiedzieć, i to nie jest twoja sprawa. No dobra, no przecież nie musisz mi mówić, jak nie chcesz. O, a może ci gdzieś podwieźć? Dziękuję, przejdę się. A gdzie idziesz? A co, chcesz iść ze mną? Jasne, bo ja nie mam nic innego do roboty, tylko chodzić za tobą tam, gdzie sobie idziesz. Tak, no to jedź sobie. Jadę. Przecież nie będę cię śledzić, nie? Poza tym jestem umówiona. No. Halo, no cześć, Rafał. No, ja już do ciebie jadę. Dobra, zawijam. Na razie. No. Jasne, że pomyłka. Przecież nie umówiłabym się z tobą zaraz po tym, jak prawie dostałam wszy od twojej córki. No. Dobra, zapomnij o tej rozmowie. Pa.